Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj kolejne opakowanie, a w nim coś bardzo ciekawego. Już otwieramy. Jakaś tam instrukcja po chińsku. Out. Mamy tutaj takie oto opakowanie. Jest jeszcze, no jest etui. Jest jeszcze dodatkowo taki pokrowiec. Powiem wam szczerze, że tutaj pierwsza rzecz, która na pewno się zrzuci wam również w oczy, to estetyka tego zestawu, bo jest wykonane to naprawdę bardzo estetycznie. Wiadomo, no jest etui i taki pokrowiec, więc nie będę już tego wciągał. To etui generalnie jest takie gumowane, to nie jest taki zwyczajny śliski plastik, tylko taka jakby mikroguma. Etui jest magnetyczne, jest tutaj kilka magnesów, nie wiem w których miejscach, ale one są generalnie gdzieś po obwodzie. I tutaj w środku mamy co? Mamy taki oto bardzo fajny zestaw, 41 części. Generalnie, jeszcze tylko spojrzę, słuchajcie, na nazwę. Nazwa. No te znaczki, nie? U góry. Więc trudno wyczuć, co to jest, ale generalnie focus on home, do it yourself products, więc jest skierowane do użytkowników domowych, ale myślę, że to tak naprawdę przyda się w każdym warsztacie, ponieważ jest to zestaw, taki niezbędnik. Ale zaczniemy od czegoś, myślę, najważniejszego. Bardzo ciężka ta rączka jest, to jest w pełni metalowe. I tutaj oczywiście jest grzechotka, czyli mamy prawo, lewo, odkręcanie i wykręcanie. I to co najważniejsze w tego typu grzechotkach to stopień, czyli ile zębatek tutaj jest w środku. I tutaj jest naprawdę sporo, 72 zęby po 5 stopni obrót, więc kiedy pracujemy, to zobaczcie, to jest naprawdę niewielki ruch i możemy już obracać. Więc kiedy pracujemy w jakichś ciężko dostępnych miejscach, to jest najważniejsza rzecz w tego typu sprzętach. Kiedy pracujemy, kiedy wkładamy tą grzechotkę i obracamy, o, czekajcie, nie w tą stronę, w tą. Kiedy gdzieś ją wciskamy i obracamy tą rączkę, żeby coś odkręcić, to chodzi o to, żeby ten ruch tutaj był jak najmniejszy. Dobra, czyli odkręcanie, czyli w jedną stronę i w drugą. I teraz przedłużki, które tutaj możemy stosować. Albo najpierw zaczniemy od kluczy, czyli możemy oczywiście pracować w ten sposób. Tutaj jest z sześciokąta na 1/8, tak, cala. No i wtedy możemy już wkładać tradycyjne nasadki. Tradycyjne nasadki, czyli do kluczy nasadowych. Jest tutaj również z kulką, więc to wszystko się na pewno nam ładnie zablokuje. No i widzicie, jak precyzyjnie, aż ciężko czasami, słuchajcie, obrócić to na jedną zębatkę, bo jest to naprawdę bardzo precyzyjne. O, ciężko będzie wyjąć, nie jest źle. Tego jest tutaj, jak widzicie, całkiem sporo. PZ0, zobaczcie jaka jest delikatna ta końcówka, ale oczywiście jest o długości normalnego bita, czyli możemy pracować w ten sposób do prac naprawdę bardzo precyzyjnych. Później możemy oczywiście zastosować tutaj przedłużkę, czyli szybko złączka. Tutaj jest to również magnetyczne, widzicie jak się samo wciąga. Jest czy nie? No dalej. Tam jest magnes neodymowy i wciągamy to. No i teraz oczywiście ta szybko złączka, która trzyma nam już porządnie bit. Weźmy sobie tutaj jakiegoś Torxa. I o właśnie, i tutaj zobaczcie, znowu kolejny magnes neodymowy. On jest niezwykle silny i jest taki jakby wyciągany. Zobaczcie, że tam ta końcówka, czekajcie, może tutaj będzie widać teraz. A może nawet tak będzie widać, że ten magnes neodymowy dosłownie wyjeżdża. Ciężko to pokazać, ale on jest ruchomy. On jest ruchomy. Dobra, wkładamy. Ej, tu nie ma tego. O, teraz było widać, jak wyciągam ten magnes neodymowy. Te bity, zobaczcie, że nie mają takiego nacięcia. Normalne bity mają tutaj tą końcówkę trochę dłuższą i wtedy jest to nacięcie, a tutaj jest to zrobione trochę w inny sposób. On musi wejść tam do końca i się wtedy jakby zabezpieczyć. I po odciągnięciu tego elementu dopiero... Ok, dobra, nie wiedziałem, sorry, już teraz wiem. Dobrze, czyli to jest opcja druga do pracy poprzez przedłużkę z tym szybkim mocowaniem. No i opcja trzecia, którą również tutaj możemy pracować, to jest normalna nasadka do bitów. Również, oj, tutaj jest jeszcze mocniejszy ten neodym w środku. Tutaj już po prostu to wciąga tak, że ciężko wyciągnąć. No i mamy wtedy zwyczajny wkrętak, tradycyjny. Możemy również zrobić to tak. Przedłużyć sobie i pracować w ten sposób. O. Czyli mamy wtedy wkrętak po prostu trochę dłuższy. Albo idziemy dalej. To wyciągamy. Wkładamy. O właśnie, tu na tym z sześciokąta na kwadrat. Tutaj mamy na środku właśnie to nacięcie, o którym mówiłem. Teraz chyba będzie widać. Które powinno się załapać tam. Tak jest. No i możemy wtedy załadować klucz. I mamy wkrętak, który jest zakończony kluczem nasadowym. Myślę, że ilość kombinacji, które można tutaj zrobić, jest naprawdę spora. Bardzo niewielkie jest to opakowanie, a ilość elementów, myślę, że do pracy w domu to naprawdę aż huk, bo mamy praktycznie wszystko. Mamy końcówki normalne PZ, mamy PH, mamy wkrętaki końcówki płaskie, mamy Torxy od T010, więc bardzo małego, do T40. Mamy te torksy takie z otworkiem, to często się stosuje gdzieś w domu, w jakichś sprzętach takich przeróżnych. No i oczywiście imbusy, i to też spore, bo od H3.0 do takiego imbusa, który jest grubszy niż ten normalny sześcian, to jest H8. I te nasadki od kluczy to jest piątka nasadowa do 13. Po skończonej pracy to będzie tak. Magnetyczne zamknięcie. Ono też widzicie, ten magnes jest na tyle mocny, że spokojnie to wszystko trzyma. Bardzo, bardzo fajny. Ostrość, tak jest. Jest. Bardzo fajny zestaw. Na prezent jak znalazł. Link tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.